jesteśmy w miejskim schronisku Kundelek, aby poznać historię psów i kotów, które szukają swojego nowego domu. Chodźcie z nami, poznajcie te fantastyczne zwierzaki. Denver, chodź! Tutaj mamy Denvera, tak? Tak. I jak Denver się dostał do państwa? Jak tu trafił? Denver został znaleziony na jednej z ulic Rzeszowa, właściwie dosyć niedaleko stąd. Miał wrośnięte kółeczko z odroży w szyję. Nie wiem, jak do tego doszło, ale po prostu wyglądało to makabrycznie dosyć. On chyba jeszcze nadal może ma troszeczkę tutaj taką krótszą sierść, ponieważ to musiało być operacyjnie usunięte. To jest bardzo młody pies, energiczny. Nie wiemy, co ktoś chciał osiągnąć przez takie zamocowanie kółeczka, prawda? Chyba chodzi o to, żeby może nie ciągnął. To jak długo są państwa? On trafił do nas na początku tego roku, więc stosunkowo niedługo jest w schronisku. Jest młodym psem, energicznym. Wymaga jakiegoś leczenia, opieki? Nie. To już wszystko zostało, zaopiekowane, tak? Chirurgicznie, weterynarze tam wszystko pousuwali. Jest to piesek zdrowy, odrobaczony, zaszczepiony, zaczipowany i wykastrowany. Nawet czyli dosyć można niedawno przyjechać, wziąć Denvera na spacer, a później go adoptować. Oczywiście, tak. To naprawdę powinna być szybka sprawa, ponieważ to jest bardzo fajny, chociaż może średniej wielkości, może niektórych przestraszyć, że to jest taki energiczny pies, ale to trzeba pamiętać, że jest taki energiczny w momencie, kiedy wychodzi z kojca, kiedy czuje, że coś nareszcie ciekawego się tego dnia dzieje, ale w domu on się uspokoi i po prostu to dla niego te spacery to będą takie normalna codzienność, tak? Więc to będzie taki przyjazny, bardzo kontaktowy, fajny pies. I no, mamy nadzieję, że niedługo znajdzie jakiś nowy dom. Co szukasz? No to też na to liczymy, szukasz? Oczywiście. Słodkie imię Misio, ale jednak piesek taki nie misiowaty, troszkę większy jednak. No to jak misio powinien być, prawda? To jest psiak, który no niestety no już jest starszym pieskiem. Do nas trafił ze względu na to, że miał strasznego guza na tylnej łapie. To był naprawdę ogromny guz, takiej wielkości melona. I niestety właściciel nie dbał tego psa. On był trzymany przy budzie, na łańcuchu, w nieleczonej chorobie i piesek trafił do nas do schroniska. Został zaopiekowany weterynaryjnie, tak, guz został usunięty, piesek został wykastrowany. No i teraz czeka u nas w schronisku na nowy dom. Więc ile piesek ma lat? Tak mniej więcej. 10+. 10+. Po dziesiątce już nie liczymy, prawda, tych lat. Ale jest to piesek kochany, przyjazny w stosunku do człowieka. On bardzo lubi chodzić na spacery, bardzo lubi kontakt z człowiekiem. I jest po prostu wielkim, wielkim pieszczochem. Gorąco polecam takiego pieska każdemu. Ze względu na gabaryty może faktycznie najlepiej byłoby, gdyby trafił do domu z ogrodem. Zresztą do takich warunków jest najbardziej przyzwyczajony. W mieszkaniu mógłby się troszeczkę nie odnaleźć. Czy po tej chorobie są jeszcze jakieś oznaki? Czy pies jest w pełni zdrowy, czy wymaga specjalnej opieki? Nie, on teraz nie wymaga żadnego leczenia, jest regularnie badany i kontrolowany jest jego stan zdrowia. Na razie nie jest na nic leczony. Oczywiście nie zagwarantujemy, że piesek się nie pochoruje, prawda? No bo to wiadomo, starszy piesek może się okazać, że za chwilę trzeba będzie troszeczkę dietę zmienić na jakąś delikatniejszą, ale na razie nie jest to w ogóle konieczne. On jest w pełni sił,
ma dużo takiej pozytywnej energii i wiele ludzi na mnie wierzy w ogóle, że on ma 10 lat. Bo a skąd imię Misio w ogóle? Czy to Państwo sami nadajecie te imiona, czy...? My nadajemy imiona, chociaż staramy się unikać Misia. W pewnym momencie mieliśmy 3 wersje tego imienia, ale czasami po prostu nie da się inaczej, tak? No i czasami też psiaki trafiają do nas ze swoim już wcześniejszym imieniem. W danym miesiącu nazywamy zwierzaki na konkretną literę wybraną, no, i później komisyjnie wybieramy, prawda, które imię do jakiego pieska pasuje. Jeź, psisk, jesteś piękny. No i mamy nadzieję, że w nowym domu on faktycznie by przytył, tak? Bo u nas w schronisku, ze względu na to, że jest jednak tutaj troszeczkę zestresowany, tak? Tu się dużo dzieje, on dużo skacze po końcu, dużo się rusza i trudno jest nam dobić do tej właściwej masy ciała. Kiedy trafi do kogoś do domu, myślę, że on się uspokoi, będzie więcej wylegiwania się, głaskania i wtedy po prostu nabierze tej właściwej swojej masy ciała. Jest to sunia, w typie rasy musimy powiedzieć, ponieważ nie mamy jej żadnego rodowodu, ale jest to sunia w typie rasy owczarek belgijski, więc jest to piesek też nie dla każdego. To osoba musi mieć sporo siły, ewentualnie musi się udać z sunią na jakieś właśnie szkolenie, żeby nad tą masą zapanować, tak? I nad tą energią. Bella ma około 4 lata. Tak? 4? Jak do Państwa trafiła? Jakoś tak. Ja taki piękny piesek. Niestety podejrzewamy porzucenie po prostu. Została znaleziona na terenie Rzeszowa. Okoliczności, ona była zaczipowana, więc teoretycznie właściciel jest znany, ale jego miejsce pobytu jest nieznane. Ale ona jest bardzo pojętna, ona na pewno bardzo chętnie nowych rzeczy by się nauczyła. Ona też zna już jakieś podstawowe komendy, tak? Tylko w schronisku ona się po prostu marnuje tutaj u nas. U nas nie mamy czasu, nie mamy możliwości, żeby ją jakoś dodatkowo wyszkolić, prawda, i poćwiczyć z nią. Ona tutaj nie ma możliwości spożytkować swojej i energii, i inteligencji, tak? Ona się po prostu tutaj u nas marnuje. Ona trafiła dosyć niedawno do nas, ale już szukamy dla niej nowego domu, ponieważ taki pies tylko i wyłącznie będzie marniał tutaj w schronisku i jej zachowanie tylko się pogorszy, więc czym prędzej chcemy, żeby trafiła do kogoś pod jakąś odpowiedzialną opiekę.